17-letni wówczas Witold Pilecki 10 grudnia 1918 roku zaczął walczyć jako ochotnik w szeregach samoobrony wileńskiej pod dowództwem rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego. Pierwszym odpowiedzialnym zadaniem Pileckiego było zostanie w noc sylwestrową dowódcą polskiej placówki w Ostrej Bramie. Dzień później wziął udział w walkach z Niemcami o dworzec kolejowy oraz w szturmie na siedlisko dywersantów. 11 grudnia 1918 roku utworzono Kancelarię Cywilną Naczelnika Państwa. Do jej zadań należało przyjmowanie i załatwianie korespondencji, przedstawianie naczelnikowi aktów ustawodawczych i rządowych, załatwianie audiencji osób cywilnych, organizowanie przyjęć i podróży. Kancelaria istniała do grudnia 1922 roku. Samorząd terytorialny II Rzeczpospolitej wprowadzany był stopniowo z powodu różnic konstrukcji administracyjnych poszczególnych państw zaborczych. Przełom nastąpił już 13 grudnia 1918 roku. Wprowadzono rady miejskie i gminne, sejmiki powiatowe. W 1919 roku rozporządzeniem naczelnika państwa ustalono nowe zasady wyboru przedstawicieli gmin. 15 grudnia 1918 roku rząd w Warszawie zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Tego dnia wojsko garnizonu warszawskiego złożyło ślubowanie, po czym odbyła się pierwsza w wolnej Polsce defilada wojskowa. Dotarła też wiadomość o Ignacym Daszyńskim, który chce wrócić do kraju z misją załagodzenia sporu pomiędzy Komitetem Narodowym Polskim a rządem Jędrzeja Moraczewskiego. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski została utworzona 16 grudnia 1918 roku z połączenia Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy, Żydowskiego Komunistycznego Związku Robotniczego i kilku mniejszych grup. Komuniści polscy przyjęli zasadę internacjonalizmu oraz odrzucili istnienie niepodległego państwa polskiego.